Zdrowia dla normalnych. No, prasa kłamie. Prasa kłamie i oszukuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No, w Polsce prasa kłamała, Trybuna Ludu kłamie. Dzisiaj to jest Washington Post kłamie i cała reszta tych wszystkich szmatławych gazet. No i telewizja. Telewizja też kłamie. CNN, no to już powinien się nazywać komunistyczny news network. W Rosji to był taki kawał, bo tam były dwie gazety Izwiestia i Prawda i ludzie jak pytani byli, dlaczego kupują jedną i drugą gazetę, no to mówią, że w Izwiestii, co niby znaczy wiadomości, nie ma prawdy, a w Prawdzie nigdy nie ma wiadomości. No i teraz w Ameryce 2022-2023 no to właśnie tak jest. Tam nie ma ani prawdy, ani wiadomości. To jest wszystko jedna histeria, to jest jedna wielka przesada, to jest jedno wielkie pompowanie wszystkiego i podniecanie ludzi. Teraz doszedł do tego internet i podnieca ludzi jeszcze bardziej. To widać. 90% środków masowego przekazu, no to jest w zasadzie w rękach lewaków. Ci wszyscy lewacy po prostu mają ciężkie pieniądze, zarabiają potężne pieniądze na tych wszystkich głupotach, no ale propagują lewacką filozofię, politykę, no i straszą te gazety, te wszystkie gadzinówki, no to nieustannie ciągle straszą, no i przesadzają, no i nigdy nie są uczciwe, tak jak jeżeli chodziło w 2022, jeżeli chodziło, no Republikanie byli bardzo zdenerwowani tymi wszystkimi wyborami. No to jeżeli Republikanie, konserwatyści narzekali na to, że są tam jakieś nieprawidłowości w tych wyborach, no to są od razu przezywani faszystami. No komuniści wszystkich nazywają faszystami, wszystkich tych, których nie lubią. No i to wszystko działało. No ale teraz działa coraz mniej. Oczywiście, że kiedy konserwatyści kwestionują i pytają się na temat właśnie wyborów, no to lewactwo krzyczy faszyzm. No ale jeżeli demokraci pytają się coś na temat wyborów, no to wtedy jest prawdziwa demokracja i wtedy to wszystko demokracja działa i oni mają prawo się pytać. No prawda jest taka, że niestety, co zagraża demokracji, no to nie jest to, że ktoś wierzy w to, czy coś wierzy w tamto, tylko zagrożeniem demokracji to jest to, że te wszystkie te elity przy żłobie po prostu nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje w społeczeństwie, nie rozumieją, co się dzieje wśród narodu, nie rozumieją, co się dzieje w kraju. No jest dużo takiej przeciw histerii, czyli w zasadzie jakiegoś takiego wygłuszania, to jest to, że lewacy wygłuszają po prostu rzeczy, które powinny być sprawdzane, tak jak dochodziło z tym FBI, tak jak Durham został wybrany, czy naznaczony, żeby sprawdzał tą sytuację Trumpa z Rosją, no to tam po prostu było też jedno wielkie oszukaństwo. Cała te historyczne środki masowego przekazu te też ignorują te prawdziwe rzeczy, które wychodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości, że no tam było po prostu włączenie, tak jak KGB, tak jak Urząd Bezpieczeństwa, oni po prostu oszukiwali, wciągali fałszywe jakieś informacje, wypuszczali fałszywe plotki, że to co wywiad rosyjski to wszystko robi, no ale zamieszali w wyborach 2016, zamieszali wybory w 2020 roku. No tak samo te wyciszanie w zasadzie prawdy, no to dotyczy na przykład tych sytuacji czy
czy powiedzmy statystyki, ilu czarnych jest zabitych przez policjantów. No, przez tego bandytę George'a Floyda, no, zawodowy bandzior, on siedział w więzieniu, przykładał rewolwer kobiecie ciężarnej do brzucha, on poszedł do delikatesów Hindusa, tam chciał dać fałszywe $20, no był naćpany, chcieli go tam zaaresztować, przez okno wyskakiwał, później go tam przygnietli kolanem, no i zrobili z niego bohatera, z bandziora, lewactwo, komuniści zrobili bohatera, zrobili męczennika. No i teraz w 2022 roku wszyscy w tych gadzinówkach, wszystkich tych środkach masowego przekazu to zamknęli mordę, nic nie mówią na temat prawdy. Nie ma prawdy, tam nie ma ani zwieści, jest jedna wielka trybuna ludu amerykańskiego, no bo są okropne statystyki. Badania pokazują, że zabójstwa białych, no to jest około 30 na milion, a wśród czarnych jest 560 na milion, to jest po prostu 20 razy więcej, no całe te zabójstwa wzrosły o 60%, także teraz jest 560 na milion, a było około tam 300-350 na milion. I tak było 10 razy więcej zabójstw wśród czarnych przez czarnych niż wśród białych. Wszyscy milczą, wszyscy nic nie mówią. No to jest fenomen, który w zasadzie normalny człowiek rozumie, dlaczego tak to się stało. To się stało, że był ten kryzys pomiędzy społecznością czarną a policją. Do policji nikt nie chce chodzić. Tam po prostu kultura, czy antykultura murzyńska, no to jest po prostu taka gangsterska, jest gitowska. To są po prostu tak, jak w Polsce byli kryminaliści gitowcy. Oni nienawidzili policji, nienawidzili porządku. No to w Ameryce właśnie jest coś takiego. Jest coś takiego, jak nie kabluj. Tak? No ale to nie jest kablowanie. Jak policja przyjedzie gdzieś w jakiejś dzielnicy i się pyta, kto tam okradł kogoś, kto zabił, to tam jest po prostu zmowa milczenia. To jest Cosa Nostra, tam nikt nie puści pary z pyska, tam nikt nie chce iść do policji. No i teraz w zasadzie policja nie wchodzi do tych dzielnic murzyńskich, tam się wybijają nawzajem, ale nikt o tym nie mówi, a ci biedni czarni, biedni murzyni po prostu cierpią przez to, że aktywiści biali, bardzo często po jakichś renomowanych uniwersytetach, tak bardzo często utrzymywani z pieniędzy, z funduszy, z różnych fundacji bogatych rodziców, którzy zarabiali pieniądze, no to oni pchają właśnie tą sztuczną atmosferę jakiegoś ucisku, no ale nie ma tych zabójstw tak jakby było. Jest po prostu jedno wielkie oszukaństwo. Jedno wielkie też oszukaństwo było i przesada w tym, jak Biden niby zatrzymał w zeszłym roku strajki pracowników kolei państwowych. No tam się wszystko rozgrywało o to, że wszystko było prezentowane tak, że koleje nie dają dni chorobowych, a prawda jest taka, że koleje dają dużo więcej dni chorobowych niż każde inne firmy, tylko dlatego, że oni po prostu nie chcą, żeby ludzie oszukiwali i dawali. Tam jedyna taka kontrowersyjna sprawa to była taka, że nie można było brać dni chorobowych w czasie powiedzmy świąt, czy w czasie jakichś takich głównych dni, kiedy przepływ czy praca na kolei jest bardzo wymagana. Tam po prostu jak ma się kontrakt, no to jeżeli ma się pracować tam w święta, no to trzeba pracować święta, no i nie można powiedzieć, że się nie przychodzi do pracy w święta, no jeżeli połowa ludzi jest na wakacjach, a druga połowa powie, że zachoruje, no to tak nie jest, no ale bydlaki z komunistycznych środków masowego oszukaństwa tego nie powiedzą, no i Biden jest dumny, że ochronił Amerykę przed strajkiem. Najgorsze oszukaństwo, no to właśnie było w Trybunie Ludu Amerykańskiej, czyli w Washington Post. To była taka historia o pracowniku kolei,
który po prostu skasował swoją wizytę u lekarza. Nie napisali z jakiego powodu. No i później umarł na atak serca za parę tygodni. No Łachudrynie Washington Post, Trybuna Ludu Amerykańskiego nie wyjaśniła. Nie wyjaśniła, jakie były symptomy. Nie wyjaśniła, czy to było związane z atakiem serca. Nie było wyjaśnione, ile tygodni po tym skasowanym wizycie u lekarza to było. Nie wyjaśnili, jakie był jego stan zdrowia. Nawet nie wyjaśnili, dlaczego nie poszedł do lekarza w jakiś inny dzień, kiedy już mógłby wziąć, kiedy miał te dni wolne chorobowe, no bo już jeżeli pracował następny tam miesiąc, no to mu się jeden dzień należał. Nic nie wyjaśnili, po prostu jest jedno wielkie oszukaństwo i kłamią. No, każdy normalny rozumie, że bronią się, że koleje się bronią przed takim 24-godzinnym dzwonieniem, że jest się chorym. No i to jest zniewolenie. To jest zniewolenie, po prostu środki masowego oszukaństwa zniewoliły społeczeństwo. Społeczeństwo tak zostało oszukane i wyjałowione z myślenia normalnego. No i Washington Post, Trybuna Ludu Amerykańskiego chyba dostałaby pierwsze miejsce właśnie w ramach oszukaństwa komunistycznego. Dużo jest też tych oszukaństw na temat klimatu. Te wszystkie rzeczy klimatyczne. Ciągle w tych artykułach to jest jakieś tam kłamią, ciągle starają się sformułować to, czy ustawić to w ten sposób, że są jakieś dramatyczne zmiany w zachowaniu, czy w efektach huraganów, że są dużo częściej. No to jest też jedno wielkie oszukaństwo. Dużo profesorów, między innymi jeden profesor z Uniwersytetu w Brystolu, no, który zajmuje się właśnie całą tą gospodarką wodną, no to właśnie zastanawiał się, dlaczego środki przekazu oszukują na temat powodzi. No i pokazywał tam takie mapy, które oni pokazują i pokazywał, jak to oceany będą wzrastały i pokazywał, że tam jeden centymetr opadów, no to będzie dochodził do metrowych powodzi. No ale to jest jedno wielkie też oszukaństwo, bo te mapy są sztucznie spreparowane. No i nie biorą pod uwagę, tak jak każdy normalny człowiek, no to by wziął pod uwagę, że są jakieś tam naturalne rowy, nierowy, zbiorniki, to wszystko jakoś się inaczej układa, zbiera. No a kłamią i mówią, że może się nazbierać tyle wody, co nigdy tyle wody się nie nazbiera. No, ten profesor Wink, no to on też miał taką swoją pracę, która pokazuje, że straty przez następne 30 lat to będą spowodowane nie przez wzrost poziomów oceanu i nie przez środowisko, ale przez to, no, że po prostu ludzie budują, stawiają nowe domy, nowe autostrady, nowe drogi, brukują najróżniejsze rzeczy, no ale to jest wszystko naturalne. No, komuniści też straszą ciągle tym kryzysem klimatycznym, no i tym, że Ziemia nie przetrwa, ta matka Ziemia ma nie przetrwać, nie będzie już egzystencjonowała, no ale to jak tak się zastanowić, czy tam nawet popatrzy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, która też pompowała ten jeden wielki strach i horror, taki panel do zmian klimatycznych, no to też teraz ostatnio raport jednak pokazał, że no nie będzie tak źle, jak straszyliśmy, no i te wszystkie najgorsze scenariusze, no to były lekko przesadzone.
tak samo prasa przesadza w 2020 roku, no ale w sumie cały czas no to na temat rasizmu, te wszystkie wyimaginowane, jakieś stworzone sytuacje, kiedy tam jest na jakichś meczach, bo była taka sytuacja, że był Brigham Young University, że tam jakieś śpiewali rasistowskie, antymurzyńskie piosenki. Okazało się, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. Bardzo często tam wychodzą aktorzy, nie aktorzy, influencerzy i pokazują, że ktoś tam pętlę zawiesza, czy tam jakieś robi znaki. No to wszystko jest sfabrykowane. No. Henry Kissinger też niezły numerant, no to teraz właśnie się wypowiadał, że politycy, jakość amerykańskich polityków jest coraz gorsza, no i że wyborcy są coraz gorsi. No, każdy kraj ma takich polityków i takich wyborców, na jakich zasłużył, no ale my musimy zawsze głosować na normalnych, nie można się poddawać, trzeba głosować na normalnych, trzeba patrzeć na wszystko to, co jest normalne i po prostu wybierać prawidłową drogę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jeszcze szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. Jeżeli żyjecie w Ameryce, widzicie, ile kosztuje benzyna, widzicie, ile kosztuje jedzenie, widzicie całą tą inflację. No inflacja w Ameryce jest trochę oszukana, bo tam nie podłączają, przepraszam, do wyliczeń ceny energii i jedzenia. No ale widzicie, że komunizm idzie w złym kierunku. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i na cały ten socjalizm. Mam nadzieję, że socjalizm was kopie w dupę. Mam nadzieję, że gryzie was w tyłek. Mam nadzieję, że prędzej czy później zrozumiecie, że po prostu lewactwo nie ma sensu i nie ma szansy. Tyle tylko, że zawsze wyniszcza każdy naród, każdy kraj i każdy wolnorynkowy system. Zdrowia dla normalnych.